Witam Was ponownie. Moi drodzy, na poprzednim moim filmiku było obliczanie masy atomowej, masy cząsteczkowej, ale tam były proste przykłady i powiedziałam Wam w tamtym, że dzisiaj policzę takie trudniejsze. No i wypisałam Wam dwa o ten i ten, a dodałam sobie dzisiaj jeszcze taki jeden. I postaramy się policzyć masę cząsteczkową tych związków chemicznych. Odkładamy Mam karteczkę. No, i słuchajcie, ten pierwszy związek, jeszcze raz go tutaj napiszę, mamy coś takiego. Nawet jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to musi najpierw popatrzeć, z ilu pierwiastków składa się ten związek chemiczny. No i popatrzmy. Tu jest duże k, czyli będzie taki pierwiastek, mamy duże n, czyli to będzie drugi, no i mamy duże o. Czyli trzy takie pierwiastki są nam potrzebne. Więc zaglądamy do, masy, zaglądamy do układu okresowego pierwiastków, żeby znaleźć masę atomową tych poszczególnych związków. Przy okazji w poprzednim filmiku mówiłam, jak się to zaokrągla. Więc dzisiaj już tylko będę od razu operowała takimi zaokrąglonymi masami. Dobrze? I co sobie dobrze zawsze zrobić? Poszukać w układzie okresowym pierwiastków, znaleźć taką masę. I kto znalazł, to od razu wie, że to jest potas. No, i masa takiego potasu, jak ktoś znalazł, a jeżeli nie, to tylko jeden raz to tutaj, jeszcze wam pokażę. No, że tutaj, o, żeby było widać. Przybliżę mocno dzisiaj. I słuchajcie, widzicie to K pod spodem się potas i mamy 39, a po przecinku mamy 0. Jeżeli jest 0, to znaczy, że zostaje to wszystko tak, jak było przed przecinkiem, czyli całości zostają. Czyli masa będzie 39u unitów. Dobra, i teraz szukamy. To już sami spróbujcie znaleźć. Tak, N. No i kto poszukał? O, co ja napisałam? N. Nasz potas się wcisnął. Dobrze, czyli nasz, nasz azot. No i kto znalazł? To okazuje się, że w zaokrągleniu to jest 14u. No i został nam jeszcze tlen. O. To nie wie, to szuka znowu takiego symbolu w układzie i mam nadzieję, że większość osób, które robiły ze mną na poprzednim filmiku przykłady, to już wiedzą, że to jest 16U. I to jest wszystko, co nam jest potrzebne, żeby obliczyć masę tego związku chemicznego. Jeszcze raz Wam to napiszę i od razu będziemy obliczać. No i słuchajcie, jeżeli są trzy różne pierwiastki, to żeby obliczyć całą masę, trzeba wszystko do siebie dodać. To co dodajemy? No patrzymy, jest jeden tylko taki symbol napisany, czyli tylko jeden raz dodajemy masę potasu. Teraz do tego trzeba dodać następny pierwiastek, jego masę. Azotu, no też jest tylko jeden, żadnych cyferek nigdzie, to dodajemy 14 u. I teraz mamy tlen, tlen, jego masa jest 16 u, ale za tlenem widzimy trójeczkę. Przypominam, że ta trójeczka zawsze dotyczy tego pierwiastka który był przed nim? No, czyli musimy ten tlen. Tutaj już lepiej jest pomnożyć razy 3 niż dodawać, bo dodawanie to by było 16 plus 16 plus 16, za dużo pisania. Czyli matematycy mówią, że lepiej napisać razy 3. Mniej miejsca to zajmuje. No i słuchajcie, to jedynie teraz trzeba to wszystko wyliczyć. No to jak to policzyć? 39u, dodać 14u, czemu ja to przepisuję? Bo najpierw. Trzeba wyliczyć mnożenie, nie? Dobra. I teraz słuchajcie, można albo kal na kalkulatorze, albo pisemnie, jak to woli, albo w głowie. Jeżeli ktoś chciałby w głowie, to najlepiej dziesiątki. 30 plus 10, to mamy 40, plus 40, to już mamy 80. To się to w głowie robi, prawda? I teraz jedności 9 plus 4 mamy 13 i do 13 jeszcze 8 to jest 21, to jeszcze 21 do tego w głowie dodajemy. Niektórzy to całkiem w głowie robią, ale ja pokazuję tak, jak można to, to zrobić i można na przykład wykorzystać kartkę, na której się pisze. No i teraz 80 plus 21, no to mamy ile 101 i wyszło nam, jaka jest masa takiego związku chemicznego, tak. To był ten nasz pierwszy. Teraz szybciutko robimy następny. Następny przykład to był taki związek chemiczny. I mamy obliczyć masę cząsteczkową takiego związku chemicznego. No to znowu do układu, moi drodzy, jak to znajdzie, że taki symbol to jest sód i jego masa w zaokrągleniu 23U, tak? Mamy tylko tutaj sód, no i mamy tylko jeszcze jeden. Szukamy masę. Okazuje się, że to jest siarka i masa siarki poza zaokrągleniu. Sprawdźcie w układzie, czy tyle samo wam wyjdzie. 32 U. No, i jak wyliczyć całą tą masę, co wystarczy zrobić? Napisać, że masa atomowa sodu to jest 23 U, ale widzimy, znowu jest ta dwójeczka. Przypominam, że ta dwójeczka dotyczy tego symbolu, który był przed nią. Nie tego, co jest po nim, tylko tego, co był przed nią. Czyli taka dwójka mówi, że musimy pomnożyć wszystko razy 2. Czyli są tam dwa atomy tego sodu. Czyli mnożymy razy 2. No i dodajemy następny pierwiastek, następną masę, a to jest s, już żeśmy to znaleźli, 32 u. No i teraz najpierw mnożenie, tak? 23 razy 2 jest 46 u. Dodać te nasze 32 u. I to się równa 40 i plus 30 jest 76, plus 2, 8, czyli 78u. Tyle nam tutaj wyszło. Hmm? No to mamy ten przykładzik. Dobra, obrócę się na drugą stronę. I teraz ten najtrudniejszy nam został, ten z nawiasem. I co tam żeśmy mieli? Chrom, potem żeśmy mieli całą taką grupę. Będziecie się w 8 klasie uczyć, cóż to jest. Tutaj trójeczka była, dwójeczka, potem się wszystkiego kiedyś dowiecie, dlaczego to tak się pisze. Ale to nie na dzisiejszej lekcji. Dzisiaj mamy sobie tylko obliczyć masę cząsteczkową takiej wielkiej cząsteczki. Od czego znowu zaczynamy, słuchajcie? Patrzymy, jakie tam są pierwiastki. CR to jest pierwiastek chrom, potem w tym nawiasie mamy P, to już znamy, fosfor. No i mamy O, to też już nasz znajomy tlen. No i najpierw dobrze sobie zawsze do układu popatrzeć i wypisać sobie masy. Tak? Czyli masa atomowa tego naszego chromu w przybliżeniu to jest 52, tak? Naszego fosforu to jest 31 U. No a tlenu, czym więcej będziecie liczyć, ten tlen zawsze się powtarza, to będzie 16 U. No i teraz jak to zrobić? Napiszę jeszcze raz ten związek. Masa. No to po kolei patrzymy. Najpierw mamy masę chromu. Patrzymy sobie. To jest 52 U. Ale jest trójeczka znowu za chromem, tak? Czyli mnożymy razy 3. Dodać. I teraz słuchajcie, jak jest nawias. To zostawmy ten nawias tak jak matematycy zawsze liczą, najpierw to, co w nawiasie. Możemy go sobie zostawić. I najpierw w tym nawiasie patrzymy. Aha, P. No to jaka jest jego masa? 31. U. Jest tylko jeden, bo nie ma tam żadnych cyferek koło niego. Czyli do niego dodajemy teraz. O, masę tlenu. Ile tu było? 16. Ale za tlenem jest malutka czwóreczka, tak? To co to znaczyło, że trzeba pomnożyć wszystko razy 4? Tak? No i słuchajcie, nawias zamykamy. I teraz co znaczy ta dwójka za nawiasem? To znaczy, że cały ten nawias, jak obliczymy tą masę tu w tym nawiasie, musimy wszystko pomnożyć razy 2. Czyli ta dwójka, tak? Dotyczy całego nawiasu. Czyli liczymy tą masę, mnożymy wszystko razy 2. No i widzicie, że zostaje nam czysta matematyka. Tu się chemia już skończyła w tym momencie. Teraz jest tylko matma. No to 52 razy 3. 50 razy 3 mamy 150, tak i 2 razy 3 jest 6, czyli z tego wychodzi nam 156 u. I teraz plusik. No i najpierw liczymy nawias. A w tym nawiasie najpierw trzeba policzyć mnożenie Czyli dodawanie sobie czeka na swoją kolejkę, i 16 razy 4 to jest 64U. I wszystko jeszcze później będziemy mnożyć razy 2. Dobra? No to przepisujemy, bo matematyk mówi, że najpierw musimy wyliczyć nawias. I teraz co mamy w tym nawiasie? Da się już wyliczyć. 30 plus 60 jest 90, no i 4 plus 1, 5, czyli 95. Jak ktoś tego nie umie w głowie, Słuchajcie, bierzcie kalkulatory, liczcie na kartce obojętnie jak, byle, tylko nie zrobić błędu. I teraz co dalej pisało? Pisało, że to jeszcze musimy pomnożyć razy 2. Dobra, mnożenie liczymy najpierw, więc dodawanie czeka na swoją kolejkę. No i teraz 90 i 90, bo jak razy 2, to mamy 180, prawda? I 5 razy 2 to jest 10, 180 i 10, 190. Tak. No i na samym końcu liczymy. No to najpierw setki do siebie. 100 plus 100 mamy 200, tak? Tak sobie na razie napiszemy 200. Plus teraz dziesiątki. 50 plus 90 to ile? 140, tak? I 6, samo 6, bo plus 0. No, to sobie tak można to w głowie robić, a jak ktoś chce, może sobie napisać. Nie ma problemu jak, byleby wyszło dobrze. 200 teraz mamy plus 140, to już mamy 340, czyli 346. No, także Wam troszkę matematyki też, słuchajcie, przybliżyłam i takie trudne trzy przykłady Wam zrobiłam. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeżeli nie, to oglądajcie sobie filmiki jeszcze raz. Tak długo, aż sami po prostu już zrobicie taki Przykład. To na razie tyle, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.